Na zaproszenie Waldemara Topolskiego, dyrektora FSB Piekarnie i sponsora wyjazdu, strzegomscy radni i pracownicy Urzędu Miejskiego udali się na 3-dniową wizytę do Duisburga. Było to zaproszenie od już wielu miesięcy niezrealizowane, w pełni finansowane przez FSB Piekarnie, więc też zależało nam na tym, żeby nie zlekceważyć tego zaproszenia to raz, a po drugie zobaczyliśmy w pełni zautomatyzowaną produkcję. Byliśmy takie dwa ważne panele dyskusyjne. I co najważniejsze, brali w nich udział dyrektorzy firm, które tam są, więc była to też świetna promocja Strzegomia, samorządu strzegomskiego. Byli zadowoleni, że przyjechaliśmy. Celem wizyty było zapoznanie się m.in. z możliwościami produkcyjnymi zakładu, sposobem dystrybucji, logistyką. Wyjazd miał także uzmysłowić i pokazać uczestnikom rozmiar inwestycji realizowanej w Strzegomiu. Dla mnie najważniejsza była promocja Strzegomia, bo samorządowcy pokazali, że interesują się tym, co się dzieje w mieście i pokazali, że zależy im na tym, żeby nowe inwestycje przychodziły. Nie ma ich wiele, jest jedna jedyna od wielu, wielu lat, ale z niej też się cieszymy. Z uzyskanych informacji wynika, iż produkcja w FSB Piekarnie Strzegom powinna rozpocząć się już 1 marca 2013 roku.